Mirosław Lidl, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest weekend z TVS. Na scenie ustawionej w rynku nowego targu, proszę bardzo, niczym Celine Dion i Titanic. A to wszystko, proszę Państwa, z okazji 16. Jarmarku Podhalańskiego, który właśnie odbywa się, który rozpoczął się dziś w nowym targu. A już za chwilę rozmowa z naszym gościem. Najpierw sprawdzamy, jaka będzie sobota w pogodzie. Proszę bardzo, jutro będzie słonecznie. Niewielkie zachmurzenie w całym kraju. Przelotne opady mogą pojawić się w Polsce centralnej i na północy naszego kraju. Na termometrach 26 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 27 w Białymstoku, 28 w Warszawie i Poznaniu, w Lublinie, Łodzi, Wrocławiu 29 stopni. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 30 stopni Celsjusza. Szanowni Państwo, no pogoda sprzyja do tego, żeby przyjechać między innymi właśnie tu, gdzie jesteśmy. No bo tutaj będzie najcieplej, najgoręcej. Mówimy o nowym targu. Nic dziwnego. Tutaj odbywa się 16. Jarmark Podhalański. Ale to nie jedyne atrakcje, jakie czekają na Podhalu. O tym przekonacie się już za chwilę. Szanowni Państwo, czas by przedstawić naszego gościa, a jest nim Krzysztof Faber, starosta powiatu nowotarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie z powiatu nowotarskiego, z miasta Nowy Targ. Panie starosto, no Nowy Targ, ale nie tylko, bo całe starostwo to miejsce, gdzie można wypoczywać cały rok. Tu wiele atrakcji dla turystów, którzy mogą przemierzać setki kilometrów z każdego zakątka Polski, tu przyjechać, no i bardzo dobrze się bawić. Tak, tak, to jest prawda. Powiat nowotarski składa się z pięknych pięciu rejonów, w których można wypoczywać, które oferują nieskazitelną przyrodę. Są bogato kulturowo-przyrodnicze, historyczno-geograficzne, bardzo ciekawe. Także można tutaj bardzo ciekawie spędzić czas zarówno z rodziną, taki czas rodzinny, w zaciszach takich przyrodniczych, jak mówimy na przykład Pieniny, czy Orawa, czy Spisz, Babia Góra, czy Gorce, Turbacz. I tu można z rodziną, jak również można też indywidualnie z troszką adrenaliny takie sporty uprawiać, też bardziej takie wyczynowe. Panie starosto, o zimę nie pytam, no bo to wiadomo, w zimie góry to narty, snowboard. Dla młodszych pewnie są też tory na tym, żeby zjeżdżać na saneczkach. Ale lato, lato w pełni, przychodzi z powrotem do Polski, ciepłe dni będą. Co tu można robić? Oj, można wiele rzeczy robić. Tak jak mówimy, powiat praktycznie nowotarski oferuje całoroczny wypoczynek, bo zima to wiadomo, ponad 20 wyciągów, trasy biegowe, piękne trasy biegowe w Nowym Targu, w Rabce czy Obidowej na Turbacz trasa biegowa. No a w lecie jest wiele atrakcji. Jeżeli mówimy o Pieninach, to mamy trzy korony, piękne wąwozy, przepiękny spływ Dunajca, jeden z najpiękniejszych w Europie takich ciekawostek, których turystów bardzo dużo się pojawia. Następnie mówimy o Gorcach, tak jak już wspomniałem, Łagodne Zbocza, Turbacz, Babia Góra. Jest wiele atrakcji też takich związanych z regionem historycznych. Mówimy Zamek Czorsztyński, Zamek w Niedzicy, czy kulturowych takie jak Chochołów, drewniane chaty, czy Zubrzyca, park, tutaj park Zubrzycy. Tam wszędzie można dojechać samochodem, albo na te wierchy, na te góry można wejść na własnych nogach. Ale widziałem, jak tutaj zmierzali rowerzyści. Czy dla nich również znajdzie się tutaj miejsce? Tak, dla rowerzystów jest dużo już miejsca, a jeszcze budujemy coraz więcej ścieżek rowerowych.